od takich zasad demokracji liberalnej, z którymi myśmy zawsze wiązali ogromne nadzieje. I myślę, że pytanie, czy to jest jakaś tendencja, która się utrwali, czy przeciwnie, jest coś przejściowego. Ta debata, ona jest na pewno w tej chwili bardzo istotna i nie sądzę, żebyśmy szybko znaleźli na to odpowiedzi. W tym wszystkim, oczywiście w tym nowym porządku widać, jak to, co się dzieje w Europie, to, co się dzieje w Unii Europejskiej, jak niestety zgrywa się właśnie z tym globalnym zamieszaniem. I my w związku z tym, zamiast w sposób bardzo kreatywny uczestniczyć w tej debacie o przyszłości świata, jesteśmy niesamowicie zajęci tym, co dzieje się tutaj u nas. Myślę, że o tym przede wszystkim będzie mówiła pani profesor Hübner. Kolejna rzecz, o której też chciałam wspomnieć, to jest to, co się dzieje, jeśli chodzi o handel światowy. I znowu, rzeczy, które wydawały się utrwalone i nie do naruszenia, jak ten porządek wynikający właśnie z funkcjonowania międzynarodowych organizacji, umów handlowych, które były zawierane, wszystko się okazuje dzisiaj kwestionowane. Zaczął ten trend Donald Trump, nakładając cła na stali i aluminium, a potem to już poleciało i wygląda na to, że niestety jesteśmy właściwie już w trakcie takiej światowej wojny handlowej, która na pewno nie jest niczym dobrym i która nie może przynieść pozytywnych efektów w dłuższym czasie. Może na chwilę gdzieś jakiś kraj odnotuje pozytywne skutki w postaci zmniejszenia swojego deficytu, ale wiadomo, że to jest bardzo nieefektywna droga rozwoju. I wreszcie czwarty element, który myślę, że jest szalenie istotny, to jest to, co się dzieje, jeśli chodzi o media społecznościowe. Myślę, że to jest akurat rzecz, która jest bardzo, tak powiem, wszystkim dobrze znana. Pozwoliliśmy na to, żeby coś, co miało być instrumentem wpływającym na rozwój, dającym nam możliwość rozwoju demokracji, dostępu do informacji, okazało się, że niestety bez regulacji może z tego powstać potworek. Ja pamiętam, jak Stanisław Lem, który jest moim ulubionym autorem i który, jak wiadomo, był prekursorem właściwie wszystkich nowoczesnych rozwiązań, które wtedy wydawały się absolutnie z kosmosu, a dzisiaj po prostu funkcjonują, jak jedyna rzecz, przed którą właściwie przestrzegał, to był właśnie internet. I myślę, że już zaczynamy wyciągać z tego wnioski. Widać, że zwłaszcza Unia Europejska podejmuje różne działania, ale mamy dowody w wielu miejscach. Niestety ten niekontrolowany kompletnie dostęp do informacji powoduje wielkie zakłócenia i gospodarcze, i polityczne, i społeczne. Tutaj tylko tak, żeby pokazać właśnie, jak się zmieniał ten porządek światowy. I myślę, że jak się spotkamy w przyszłym roku, to się okaże, że znowu właśnie te nowe potęgi, Chiny, Indie, powoli też Afryka, one będą zajmowały coraz większą przestrzeń na tej globalnej mapie. No i kolejny trend, z którym akurat myślę też bardzo mieliśmy tutaj do czynienia, zwłaszcza w Europie, to znaczy z jednej strony wielki napływ ludności, jednocześnie wojny w Afryce, na Dalekim Wschodzie, a z drugiej strony nasze starzejące się społeczeństwo. I to był jeden z elementów, który spowodował bardzo wiele zakłóceń i nadal powoduje bardzo wiele zakłóceń i w polityce, i w gospodarce, zwłaszcza w Europie, która została w jakiś sposób zalana uchodźcami. W 2015 roku przybyło ich tutaj ponad milion. W tym roku na razie do dzisiaj to jest tam mniej niż 40 tysięcy, ale wiemy doskonale, jakie skutki polityczne, gospodarcze ta fala uchodźców wywołała. Wiemy, że to jest proces nie do zatrzymania i my musimy szukać sposobów na to, żeby ci ludzie znaleźli swoje miejsce. My akurat tutaj mamy do czynienia przede wszystkim z ogromną ilością Ukraińców. Też nie bardzo potrafimy sobie poradzić z tym problemem. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować im
im dobrych warunków pracy i życia, a wiemy doskonale, że przy tych tendencjach demograficznych my sobie po prostu bez tych przybyszów nie poradzimy i to też jest rzecz, która wymaga absolutnie rozwiązania. No i wreszcie klimat i środowisko, o tym będzie na pewno mówiła pani minister energetyki i środowiska Bogusia Matuszewska, ale muszę powiedzieć, że znowu to jest problem, który nas wszystkich dotyczy i nie możemy uważać, że on się dzieje gdzieś tam. Teraz zwróciliśmy wszyscy na to uwagę ze względu na palące się w Polsce składowiska śmieci, ale nie wiem, czy sobie uświadamiacie, że ta wyspa śmieci, która znajduje się na północnym Pacyfiku, ona jest wielkości dwóch Francji i ciągle rośnie. Więc my musimy podejmować działania i na szczeblu centralnym, lokalnym, ale również i indywidualnie, żeby ten proces, który niszczy naszą ziemię, żeby go powstrzymać. W tym roku będzie konferencja klimatyczna w Polsce w grudniu w Katowicach, ale obawiam się, że przy deklaracjach Trumpa i jego decyzjach o wyjściu z traktatu paryskiego, niestety, a to jest problem, którego się nie da rozwiązać lokalnie. Musimy po prostu wszyscy podejmować wspólne decyzje, żeby być skuteczni. I to jest jeden z najbardziej gorących tematów i myślę, że powinniśmy szukać też sposobów, jak wpływać na nasze rządy, na samorządy, żeby maksymalnie ograniczać te negatywne skutki zmian klimatu. No i wreszcie to, co znowu jest tematem dzisiaj jednym z najbardziej gorących, to znaczy to, co się dzieje, jeśli chodzi o nowe technologie. My tutaj mamy, ja akurat reprezentuję ministerstwo, które zajmuje się też innowacyjnością. Wszyscy mają na ustach innowacyjność. Jest pytanie, czy z tego rozgadania o tym rzeczywiście pojawi się nowa jakość w Polsce. A musimy do tego doprowadzić, bo czas, w którym mogliśmy konkurować niskimi kosztami pracy, się skończył. I znowu wiele znaków zapytania dotyczących przyszłości rynku pracy. Wiemy o tym, że dzieci, które dzisiaj chodzą do szkoły podstawowej, 60% z nich będzie pracowało w zawodach, których dzisiaj jeszcze w ogóle nie znamy. O tym znowu będzie na pewno mówiła Magda, wtedy, kiedy będzie wspominała o edukacji, bo jest pytanie, na ile my jesteśmy w stanie przygotować się do tego, co się zmienia. I miejmy nadzieję, że się zmienia na dobrze, ale to wymaga też od nas zgody na tą zmianę i aktywnego uczestnictwa w tym, żebyśmy rzeczywiście wykorzystali tą nową technologię w najlepszym interesie ludzi. I to też, słuchajcie, wpłynęło na to, jak ta gospodarka światowa wygląda. Muszę powiedzieć, jak zobaczyłam ten wykres, to jest po prostu coś niesamowitego, w co się w ciągu tych 15 lat zrobiło. Bo zobaczcie, że w 2001 roku, jeśli chodzi o firmy o największej kapitalizacji, tam było wiele firm starej, powiedzmy, tradycyjnej gospodarki. Mamy rok 2016, nie ma tam żadnej firmy. Wszystko to są firmy nowych technologii, z nich sporo chińskich. I znowu jest pytanie, czy tworzy się jakaś nowa bańka z firmami, które, tak powiem, tworzą wartość, za którą niewiele jest? Jak sobie z tym też poradzimy? To jest naprawdę absolutnie radykalna zmiana i wydaje się, że już powrót do tego starego myślenia o tym, kto jest silny gospodarczo. Czy to są ci, którzy właśnie mają huty, kopalnie i tradycyjny przemysł, czy oni w ogóle mają jakąkolwiek jeszcze szansę? No i to, tak jak powiedziałam, wpływa oczywiście na rynek pracy. Myślę, że my niestety w Polsce, patrząc na nasze reformy edukacji, dalecy jesteśmy od tego, żeby rzeczywiście przygotować nasze dzieci, naszą młodzież do tego, żeby być dostosowanym do tego zmiennego rynku. Myślę, że to dotyczy również i ludzi starszych, którzy muszą, już mając lat 50 i 60 i więcej, po prostu przekwalifikować się, szukać dla siebie nowej przyszłości, bo mówię, powrotu do starego nie będzie. No i rzecz, która myślę, że w tym roku była bardzo znacząca,
zarówno przez akcję Me Too, jak Pay Me Too. I myślę, że o tym będziemy mówić na naszych panelach. Rozumiem, że pani profesor Płatek też powie o tym, co się zdarzyło, jeśli chodzi właśnie o prawa kobiet. Zaczęło się od afer z celebrytami, a potem to już poleciało. Przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, gdzie okazało się, że i w polityce, i w mediach, w kulturze było bardzo wiele przypadków, które przez całe lata były przemilczane. Mówiąc szczerze, zastanawiam się, dlaczego te akcje, ani ta dotycząca przemocy wobec kobiet, czy wykorzystywania seksualnego, ani te dotyczące wyrównywania warunków i przede wszystkim wynagrodzenia, one w Polsce jakoś nie zaistniały. Zastanawiam się, czy my jako Kongres Kobiet też cośmy przegapiły, ale pewnie będziemy o tym rozmawiać na naszych panelach. Natomiast to nie jest tylko kwestia akurat tych dwóch akcji. Wiemy o tym, co się stało w Arabii Saudyjskiej, wiemy, jak wielkie demonstracje były w Indiach po przypadkach gwałtu na młodych dziewczynach, więc widać, że coś się z tego rodzi i w związku z tym pokazałam takie dwa zdjęcia, myślę, dość symptomatyczne. Jedno to jest zdjęcie nowego rządu hiszpańskiego, w którym na 17 osób 11 to są kobiety, ale wiemy, że w rządzie kanadyjskim jest połowa kobiet. Jest pytanie, czy to jest coś, co stanie się normą, czy też jest to rzeczywiście tylko przypadkowe zupełnie zdarzenie. Myślę, że to kolejne górne zdjęcie pokazuje, jak ten stary świat wygląda. I jedna biedna Angela Merkel, która przeciwstawia się, tak powiem, całemu rządowi panów w garniturach, to myślę, że to jest jednak świat, który odchodzi. I wydaje się, że tutaj też nasz kongres ma bardzo dużo do zrobienia, żeby zdecydowanie przełamać właśnie te schematy, stereotypy funkcjonowania kobiet i mężczyzn w polityce, bo my możemy podejmować wiele działań społecznych, ale wiemy doskonale, że trzeba być tam, gdzie jest władza. Więc dlatego te nawoływania do tego, żeby brać udział w wyborach samorządowych, parlamentarnych, do Parlamentu Europejskiego, jeżeli chcemy mieć na coś wpływ, to muszą być tam kobiety. I nie o to chodzi, żeby wypchnąć mężczyzn, tylko żeby wreszcie doszło do tego, żebyśmy rzeczywiście miały równe prawa i równy głos. A to od was zależy, więc bierzcie się do roboty. Tutaj tylko szybciutko pokażę, że ten stan nierówności płacowej, on ma też również miejsce w Polsce. Częściowo wynika to też z tego, że te zawody, w których kobiety dominują, to są te zawody najniżej opłacane. I to też jest jeden ze schematów, stereotypów, które absolutnie musimy zmienić, bo nie musi być tak, żeby nauczycielki, pielęgniarki, żeby to były zawody kompletnie zdominowane przez kobiety, a przede wszystkim trzeba tam doprowadzić do tego, żeby te wynagrodzenia po prostu zdecydowanie wzrosły. I taki zupełnie króciutki rzut na Polskę, żebyśmy zobaczyli, jak my się w tym znajdujemy, jeśli chodzi o stan naszej gospodarki. I myślę, że jest tak, że jest po prostu dobra sytuacja. W pierwszym kwartale mieliśmy ponad 5% wzrostu dochodu narodowego i właściwie wszystkie wskaźniki, które mamy na dzisiaj, mogą nas cieszyć. Jest tylko pytanie, co dalej? Co dalej z tymi oczekiwaniami społecznymi, z programami socjalnymi, które zostały, tak powiem, rozkręcone? Czy będzie nas na nie stać? I co stanie się z naszym długiem? Jak będziemy w stanie funkcjonować wtedy, kiedy pogoda się zmieni na gorszą? A wszyscy, którzy troszkę dłużej żyją, wiedzą o tym, że ta pogoda na pewno się zmieni. Jest tylko kwestia, czy to będzie za 2 lata, czy za 3 i czy my jesteśmy na to przygotowani. Tak jak my, kobiety, w swoich domach wiemy o tym, że jeżeli chcemy być gotowe na ten gorszy czas, to właśnie wtedy, kiedy jest lepiej, trzeba odkładać zasoby. Wtedy rozumiem, że również dotyczy to budżetu państwa. No i to jest jakby zaproszenie za chwilę dla pani premier Hübner, która zajmuje się sprawami europejskimi, ponieważ ja uważam, że przy tych wszystkich problemach, które wylistowałam wcześniej i wielu innych, o których nie mówiliśmy, jeżeli chcemy rzeczywiście doprowadzić do tego, żeby Polska odgrywała jakąś rolę, żebyśmy byli bezpieczniejsi, żebyśmy mogli się rozwijać, nie ma innej możliwości, jak
nasza aktywna obecność w Unii Europejskiej. I myślę, że my, kobiety Kongresu Kobiet, akurat jesteśmy tą grupą, która ma tego świadomość i zawsze wspieraliśmy wszystkie działania, które związane były z naszą aktywnością w Kongresie Kobiet. I teraz to jest ode mnie. Poproszę panią premier Hübner, która nam powie, czy w związku z tym, że chcemy być w tej Unii, czy nie będzie do czego wchodzić, bo może to jest tak, że już, jak powiem, drzwi są zamknięte, albo też pokój, w którym już obradują ci inni, niekoniecznie dla nas jest przyjazny. Pani premier. Jeżeli jesteście w panelu z Niką, nie gódźcie się mówić po niej, bo ona właściwie wszystko powiedziała, więc to jest mój problem. I właściwie, co jest? To jest ta kolejna niespodzianka Doroty, która też weszła. Natomiast to mi przypomina, że chyba w listopadzie 2015 roku ktoś wyprowadzał flagi europejskie, więc one są z powrotem z nami. Dobra wiadomość. Ale jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, zanim powiem to, co mam w planie, a mianowicie uświadomiłam sobie, siedząc tutaj, słuchając Niki, Niko, my jesteśmy najdłużej chyba urzędującym rządem w wolnej Polsce. Ja jestem premierem najdłużej. Natomiast poważnie mówiąc, ja nie wiem, jak ten mikrofon działa, bo mi się zdaje, że ja strasznie głośno mówię, ale ja się bardzo cieszę za każdym razem, jak przyjeżdżam, to mam wrażenie, że jesteśmy tutaj po to, żeby doładowywać baterie i tym razem musimy je mocno doładować, bo musi nam starczyć energii na to wszystko, co przed nami, co musimy zrobić. I też zawsze mi się wydawało, kiedy rozmawiałam z wami po kongresie czy w trakcie kongresu, że niektóre z was się ładują strasznie optymizmem w czasie tych wszystkich naszych dyskusji, ale niektóre też jakby noszą w sobie po tym kongresie więcej pesymizmu. A dzisiaj wydaje mi się, że ani optymizm, ani pesymizm nie jest dla nas ważny. Najważniejsze jest to, żebyśmy były przewidujące, bo przed nami są te wybory, o których wszyscy mówili. Musimy przygotować pytania, które będziemy zadawać. Musimy rzeczywiście wiedzieć, czego oczekujemy od tych wyborów. Najbliższe nam nasze sprawy, używając języka klasyków PiSu, genderowe sprawy, one będą wymagały bez wątpienia dalszej walki i tutaj jazda bez trzymanki na pewno będzie trwać, w związku z czym musimy być czujne i musimy być bardzo zaangażowane. A moja rola tutaj, tak jak zresztą Nika do tego nawiązywała, polegała na tym, żeby przekonywać was, że musimy także patrzeć na to, co się dzieje w świecie, ale także przede wszystkim na to, co się dzieje wokół nas w Europie, bo właściwie tam jest, to widzimy dzisiaj bardzo dobrze, tam jest przede wszystkim nadzieja, ale nie tylko nadzieja na wsparcie. Tam są także wielkie wyzwania, o których mówiła Nika, kluczowe także dla naszej przyszłości. Nika mówiła o gospodarce, o świecie, o nowych technologiach. One będą zmieniać to, jak pracujemy, będą zmieniać także to, jak żyjemy. I nie wolno nam dzisiaj tych zmian przegapić. Nie możemy dopuścić do tego, żeby świat po raz kolejny nam uciekał. Stałe doganianie, my jesteśmy doświadczeni, myślę, tym i to stałe doganianie na pewno ma wiele uroku w sobie, ale bycie ciągle parę kroków w tyle, czy żeglowanie stale pod wiatr, nie wiedząc, gdzie jest nasz port docelowy, to są koszty, których wcale nie musimy ponosić. I przez ostatnie 30 lat Europa pomagała nam w doganianiu tych, dla których historia była łaskawsza. I w rezultacie mogliśmy do Unii wejść z bardzo silnym kapitałem politycznym, z bardzo silnym kapitałem ludzkim, społecznym, ekonomicznym, który pozwalał nam przez wiele lat być w awangardzie zmian, w awangardzie zaufania. I dzisiaj chęć pomagania nam wyraźnie słabnie. Marginalizujemy się w Europie na własne życzenie i najgorsze jest to, że końca nie widać. Polska już nie jest dobrą marką polityczną, którą była jeszcze całkiem nie tak dawno.
A przecież doskonale wiemy i myślę, że Nika też to podkreślała, że te wielkie zmiany globalne we wszystkich obszarach naszego życia nie będą nam sprzyjały, jeżeli będziemy się z nimi mierzyć w pojedynkę. I świat globalny, jestem przekonana, może być dla nas przyjazny, ale tylko wtedy, gdy nasza siła będzie wspomagana przez siłę Unii Europejskiej. I dzisiaj polskie władze pracują na osłabienie Unii, podmywają fundamenty Unii, jej jedność, jej wartości, to wszystko, co tworzy zaufanie i to wszystko, co tworzy solidarność europejską. Osłabiają Unię w momencie, gdy staje się coraz bardziej oczywiste, że nasz tradycyjny partner, też Nika wspomniała to, w kształtowaniu świata, Stany Zjednoczone, przestają być wierne tym samym wartościom politycznym. I tutaj konsekwencje trudno przewidzieć, ale już dzisiaj widzimy, że nie są one dla nas dobre. Mamy prawo, jestem przekonana, oczekiwać od władz, od rządu działań na rzecz jedności Unii. Mamy prawo oczekiwać szacunku dla wspólnych fundamentów. Mamy prawo oczekiwać ochrony wspólnych wartości, gotowości do dialogu. To jest coś, co może nam pozwolić odbudować naszą pozycję w Unii i wzmocnić Unię Europejską. I wtedy nasza suwerenność, która jest dla nas wszystkich ważna, będzie wzmocniona suwerennością Unii. Przez lata, myślę, wszystkie, stając przed wami, mówiłam o tym, że integracja europejska to jest proces ciągłej zmiany. I nasz udział w kształtowaniu tej zmiany zależy od naszej pozycji w Unii, która ostatnio została zatrważająco głęboko osłabiona. Dziś Unia zmienia się w dużym stopniu bez naszego udziału, bez naszego wpływu. Mamy też jedno państwo członkowskie, które zdecydowało się Unię opuścić. Za niespełna 10 miesięcy Wielka Brytania będzie tak zwanym państwem trzecim, czyli nie będzie już państwem członkowskim. Ale patrzcie uważnie, bo widać wyraźnie, że koszty opuszczenia Unii dla społeczeństwa są niewyobrażalnie wysokie. Ale wyjście Wielkiej Brytanii z Unii osłabia też polityczną wagę tych wszystkich państw, które są poza obszarem wspólnej waluty. Ilościowo to 1/3 państw Unii Europejskiej, ale po wyjściu Wielkiej Brytanii na te państwa, które nie mają wspólnej waluty, będzie przypadało tylko 15% całej wartości tego, co wytwarza Unia Europejska, całego produktu narodowego brutto. Więc to będzie rzeczywiście margines Unii Europejskiej. I Unia bez Brytyjczyków będzie coraz bardziej Unią wspólnej waluty. Tam przesuwa się waga polityczna, tam przesuwa się centrum decyzyjne. I polskie władze muszą zacząć kalkulować koszty zaniechania przyjęcia euro, muszą zacząć tłumaczyć obywatelom, dlaczego w naszym imieniu wybierają przyszłość, na którą nas nie stać. I wielka debata o budżecie Unii, która jest jeszcze przed nami, to najbliższe miesiące, ale już dzisiaj widoczna jest cena, jaką płacimy za odmowę dialogu, za odrzucanie europejskich reguł praworządności, za niszczenie zaufania do nas, do naszej Polski. Przyszłość Unii wymaga debaty, co do tego nie ma wątpliwości. Jesteśmy w takim okresie bardzo intensywnej dyskusji na temat dalszych reform i przyszłości Unii i moglibyśmy w tej debacie uczestniczyć, bo to przecież chodzi o naszą przyszłość, ale nie jesteśmy, ja to czuję codziennie, nie jesteśmy już tak wiarygodni jako państwo współodpowiedzialne za Unią. Największym zagrożeniem dla Europy jest to, co było na slajdach także, jest ciągły brak zdolności do skutecznej odpowiedzi na wyzwania, które są generowane przez wielkie procesy migracyjne wokół Europy. To jest wyzwanie na dziesiątki lat i rozwiązania nie przyjdą wraz ze wznoszeniem coraz wyższych murów i stymulowaniem w naszych społeczeństwach nienawiści do innego. To bardzo niebezpieczna ścieżka i tutaj też utraciliśmy wiarygodność. Populizm w Europie zawsze szedł ręka w rękę z nacjonalizmem i coraz silniej wpisujemy się w ten nurt, demonstrując także między innymi brak szacunku dla własnej konstytucji, która przecież zabrania szerzenia ideologii faszystowskiej. Dla jedności europejskiej,
której potrzebujemy, myślę, jak kania dżdżu, to jest śmiertelne zagrożenie. Więc co możemy zrobić? Ja myślę tak, że większość z nas postrzega Unię, wartości, na których ją budowano przez ponad 60 lat, jako takiego latarnika, który wskazuje tym, którzy mają do niego zaufanie, bezpieczną drogę, ale także, który ratuje od zagubienia. Ale ten latarnik akurat dzisiaj potrzebuje bardzo naszego wsparcia. Wsparcia w znalezieniu rozwiązania dla tej wielkiej nadchodzącej fali migracyjnej, która będzie trwała z powodu zmian klimatycznych, z powodu biedy, z powodu braku perspektyw rozwojowych. I nie możemy chować głowy w piasek. To się samo nie rozwiąże. Ludzie innych kultur, innych ras, religii będą coraz częściej stawali się naszymi współobywatelami i Europejczykami. I jak się do tego przygotować, to właściwie pierwsze wielkie wyzwanie. Także, a może powiedziałabym nawet przede wszystkim, dla edukacji, Magdo, dla obywatelskiej edukacji i musimy o nią zadbać. Drugie wyzwanie to, wydaje mi się, potrzeba tej jedności europejskiej i powrotu do solidarności, która zawsze była jakby częścią, ważną częścią tej wielkiej urody Europy, wielkiej atrakcyjności Europy i zawsze była bezwarunkowa i polska. I tutaj coś się zmieniło. Po trzecie, myślę, że z populizmem możemy wygrać tylko przez włączenie ludzi, obywateli, nie tylko w dialog o Europie, ale i w proces podejmowania decyzji. Politycy, jeżeli tak się naprawdę wsłuchać, to politycy boją się tylko słupków popularności i boją się wyborców. Więc dzisiaj nie przez państwa, a poprzez ludzi droga do zmiany, poprzez te wszystkie małe społeczności, w których żyjecie i w których działacie. I jestem przekonana, że my możemy zrobić wiele, by przekonać, my jako kobiety, możemy zrobić wiele, by przekonać ludzi młodych o ich odpowiedzialności za przyszłość Europy, za ich przyszłość. Trzeba, i my, myślę, jako kobiety potrafimy to zrobić, wciągać młodych ludzi w debatę, w rozmowę o Europie, w prawdziwe spotkania w realu, nie tylko przez media społecznościowe. Oni nie są zainteresowani historią i tymi małymi wojenkami, w których przecież nie walczymy o żadne mistrzostwo świata, tylko wbijamy stale gole do własnej bramki, czasami jeszcze pokrzykując brawo. Wpadliśmy w taką pułapkę nieracjonalności w naszych relacjach z Europą i światem, a świat i Europa gnają do przodu, coraz mniej uwagi nam poświęcając. Więc chaos, kończę. Myślę, że chaos, niepewność, dryf to główne cechy tego bardzo niedobrego momentu w polskiej polityce i w relacjach Polski z Europą i światem. I to jest coś, czego jako kobiety z całą pewnością nie mamy w genach. Nie mamy więc wyboru. Trzeba z tym skończyć. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, pani premier. Ja myślę, że gdybyśmy mieli więcej takich przedstawicieli w instytucjach Unii Europejskiej, a pani profesor Hübner, to moglibyśmy wszyscy spać spokojniej, ale niestety to jest jeden z wyjątków naszej fantastycznej reprezentacji. Teraz chciałam poprosić panią minister energetyki i środowiska, panią Bogusławę Matuszewską. Proszę bardzo. Dzień dobry. Witam panie. Chciałam w kilku słowach tak naprawdę powiedzieć na temat polityki klimatycznej, tego co się dzieje, w którym miejscu jesteśmy i jakie wyzwania przed nami stoją. Akurat energetyka to jest taki obszar, który i polityka klimatyczna, który wymaga bardzo długofalowego planowania. Wszyscy oddychamy tym samym powietrzem, niezależnie od tego, czy jesteśmy kobietami, czy jesteśmy mężczyznami, czy mieszkamy w Polsce, czy mieszkamy gdzie indziej. Jak popatrzymy sobie na mapy zanieczyszczenia, to niestety Polska znajduje się na niechlubnym pierwszym miejscu, jeśli mówimy o kraje Europy. I to ma konsekwencje nie tylko, można powiedzieć, ma głównie konsekwencje zdrowotne i tak naprawdę to przełoży się na jakość życia następnych pokoleń. Więc jeżeli nie myślimy już o sobie, to pomyślmy o swoich dzieciach. W tym roku po raz trzeci Polska będzie gościła konferencję klimatyczną COP. To już 24. konferencja. Ona odbędzie się zimą w Katowicach.
Nie wiem, co zostanie przygotowane na tą konferencję. Na 23. konferencji, która odbyła się w Bonn, Wielka Brytania i Kanada wyszły z inicjatywą, do której dołączyło 19 krajów, żeby zakończyć temat energetyki węglowej do roku 2030. Polska do tych krajów, jak nie trudno się domyśleć, nie dołączyła. Dzisiaj, jak mówimy o walce ze smogiem, to właściwie wszyscy mówią o tym, że należy adresować temat, kto czym pali w piecach, w gospodarstwach domowych. Tymczasem za ponad 40% emisji dwutlenku węgla do atmosfery odpowiada energetyka zawodowa. Więc nie dajmy sobie wmówić, że bez transformacji energetyki zawodowej jesteśmy w stanie zapewnić właściwą jakość powietrza. I tu nikt nie mówi o tym, żeby zamykać elektrownie dzisiaj, jutro, żeby zamykać kopalnie dzisiaj, jutro. Ale jeżeli nie zaczniemy budować programu transformacji, to też nigdy go nie zakończymy. I to, co jest ważne, nie żyjemy na wyizolowanej wyspie. Tak naprawdę w roku 2008 jeden megawatt energii w fotowoltaice kosztował $9 zbudowanie. Dzisiaj kosztuje 0,4 dolara, czyli to jest ponad 20-krotne obniżenie tak naprawdę kosztu inwestycyjnego. Jeżeli nie zaczniemy programu transformacji, obudzimy się w takim momencie i w takim miejscu, gdzie tak naprawdę będziemy mieli najdroższe rozwiązania w Europie. Już w tej chwili, jak popatrzymy sobie, ile nas to kosztuje, cena hurtowa energii w przeciągu roku wzrosła ze 180 zł do 300. W tej chwili przekracza 300 zł cena jednej megawattogodziny. Nie wiem, na ile panowie orientujecie się, ile płacicie za energię, jakie macie rachunki. To było 300 kilkadziesiąt złotych za jedną megawattogodzinę. W momencie, kiedy w hurcie kosztuje ona 300 zł, to możecie spodziewać się, że w następnych miesiącach nastąpi zwiększenie cen energii. Co to oznacza również dla przemysłu? To oznacza utratę konkurencyjności. U nas cena energii hurtowej to jest 300 zł, w Niemczech to jest 40 euro. No więc można bardzo łatwo sobie powiedzieć, w którym miejscu się znajdujemy. Także to, co jest najważniejsze w tej chwili, to też budowanie takiej świadomości, że potrzebna jest transformacja. Tu są panie z Górnego Śląska, więc też chciałabym zaapelować, nikt nie chce walczyć z tym, żeby zamykać kopalnie, żeby zamykać elektrownie, ale zasobów kopalni polskich nie starczy dla tych elektrowni, które już zostały wybudowane. Dzisiaj importujemy 10% węgla kamiennego jest importowane. W roku 2030 będzie to znacznie powyżej 50%. Więc też nie dajmy sobie wmówić, że to chodzi o ochronę miejsc pracy. To, co jest potrzebne, to długofalowa polityka, która pozwoli zapewnić nowe miejsca pracy na Górnym Śląsku i zapewni nam przejście z tej wysokoemisyjnej gospodarki do gospodarki niskoemisyjnej. Dzisiaj polityka energetyczna ma 10 lat. Ona została przygotowana w roku 2009. Nie mamy nowej. Każdy robi sobie, co chce. Tak naprawdę to nam zapowiada tak trochę katastrofę w przyszłości. Więc walczmy o to i pilnujmy tego i domagajmy się tego, żeby traktowano nas poważnie i żeby przedstawiano nam kolejne kroki i koncepcję tego, jak ma wyglądać polska przyszłość energetyczna w najbliższych latach. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, pani minister. I teraz chciałam prosić panią minister sprawiedliwości, pani profesor Monika Płatek. Pozwolę sobie powiedzieć o czterech punktach, które będą wyznaczały potrzeby w ramach działań również Ministerstwa Sprawiedliwości, które wydają się być zbieżne z tym, co w tej chwili aktualne. Pierwsza rzecz to trzeba sobie uświadomić, że mamy do czynienia naprawdę z dewastacją instytucji gwarantujących funkcjonowanie
demokratycznego państwa prawa. To jest niezależność sądów, to jest podział władz i trzymanie się tego, co w Konstytucji wyznaczone jest w artykule 10. Ja wiem, że mówienie o dewastacji instytucji demokratycznych brzmi nieco teoretycznie, ale musimy sobie zdać sprawę z tego, że to, jak dzisiaj Polska wygląda, wbrew wmawianiu niektórych, że to jest kraj w ruinie, ta wspaniała infrastruktura, z którą mamy do czynienia, to oczywiście jest z jednej strony efekt ogromnych nakładów Unii Europejskiej na to, aby Polska tą infrastrukturę podniosła, ale z drugiej strony to jest naprawdę efekt działania Polek i Polaków i możliwości wykorzystania ich inicjatywy, która możliwa jest tylko wtedy, kiedy wraz z wolnością ekonomiczną, gospodarczą idzie jednak poszanowanie podstawowych praw człowieka przez władzę. Prawa człowieka to jest ten bardzo wąski wycinek praw, gdzie z jednej strony jest jednostka, z drugiej strony jest władza zobowiązana do przestrzegania od prawa, od wolności słowa, przez własność, przez możliwość bycia wolnym od nacisków religijnych i paru innych, które przekładają się na działania. Jest fantastyczna książka pana Macieja Gduli, który opowiada o tym, dlaczego ludzie głosowali na PiS. I bardzo polecam tę lekturę, ponieważ to pozwala przestać się zadziwiać, a zacząć rozumieć. Jednym z elementów, który charakteryzuje zwolenników PiS, jest duże przywiązanie do demokracji, ale demokracji rozumianej fałszywie, która nie zapewnia możliwości rzeczywistego, praworządnego działania, ponieważ jest to demokracja rozumiana jako działanie większości, która może sobie pozwolić na wszystko. To jest mój drugi punkt. Konstytucja jest szczególnym aktem prawnym. To nie jest zwykłe prawo. To jest akt prawny, który jest umową pomiędzy każdym z nas a osobami, które dochodzą do władzy. Przytoczę zdanie Wiktora Osiatyńskiego. Wiktor Osiatyński bardzo mocno podkreślał, konstytucja ogranicza demokrację. Mówi innymi słowy to, że ktokolwiek dochodzi do władzy, nawet wtedy, kiedy ma większość, musi rządzić w ramach tego, co w konstytucji jest przewidziane. W związku z tym człowiek, który jest na stanowisku prezydenta i który ślubuje wierność konstytucji, musi mieć świadomość tego, że ma obowiązek przede wszystkim przestrzegania konstytucji. Artykuł 126 konstytucji, który wyznacza zadania prezydenta, które są nieliczne, ale jednym z nich jest właśnie bycie, stanie na straży konstytucji. Czy konstytucję można zmienić? Tak, konstytucję można zmienić i przewiduje to artykuł 235. Można być kiepskim prezydentem. Nie można być prezydentem, który nie zna treści konstytucji, tym bardziej, że to jest dość proste do przeczytania. Artykuł 235 wyznacza... punkty, które mówią w jaki sposób. Stąd też mam ogromną prośbę do nas wszystkich. Myślę, że w poprzednim okresie zaniedbaliśmy faktycznie wiedzę na temat codzienności i tego, co z konstytucją jest związane. W związku z tym nie dajmy się nabrać na to, że może ktoś wyjść przed kamery i powiedzieć, ponieważ łamie konstytucję, a nie chciałbym tego robić, to zmieńmy ją. Nie, to nie tędy droga i stąd też te wszystkie pytania, propozycje. Jeśli państwo chcecie zobaczyć, co naprawdę wam proponują, sięgnijcie po wydany w 2010 roku projekt Konstytucji Prawa i Sprawiedliwości. Wyciąga on prezydenta przed nawias, niszczy demokrację, która jest równowagą i zapewnia równowagę sił, daje nam możliwość tego, że jeżeli uważamy, że któryś z agent nie działa prawidłowo, mamy szansę odwołać się do niezależnego ciała, które to sprawdzi i przywróci porządek prawny. W przeciwnym razie będziemy w dużo trudniejszej sytuacji, ponieważ władza, nawet jeśli ma dobre chęci, to o ile nie jest kontrolowana, odrywa się od rzeczywistości. Trzeci punkt to jest to, z czego musimy zdawać sobie sprawę, że łatwo się dajemy nastraszyć.
I to, co zrobiono w sprawach uchodźców, zmieniając nasze nastawienie do uchodźców i naszych wobec nich zobowiązań z miesiąca na miesiąc, gdzie najpierw nas nastraszono, a następnie ten strach wykorzystano, żeby powiedzieć nie i żeby się wyłączyć z zobowiązań wspólnych, musimy zdawać sobie sprawę z tego. Polakami, Polkami jesteśmy nieco z przypadku najczęściej. W Unii Europejskiej jesteśmy z wyboru. Unia Europejska jest ciałem, które ma wspólne zobowiązania. Jeżeli jeden, drugi, trzeci kraj nawala, to wówczas w pozostałych krajach też nawala. I to, co jest problemem w innych krajach, nie może być prezentowane jako efekt złego działania Unii. Nasz problem, zarówno jeżeli chodzi o uchodźców, jak i nasz problem związany z rodzącym się na nowo rasizmem i antysemityzmem, jest naszym problemem i my musimy go rozwiązać. Czwarty punkt, powiązany z tym, co mówiłam wcześniej, dotyczy sytuacji równościowej ludzi w Polsce. On najczęściej dotyczy kobiet, ale do kobiet się nie ogranicza. I teraz bardzo ważne jest, żebyśmy byli ostrożni, świadomi i wrażliwi na to, co się dzieje i rozumieli, że te procesy nie są przypadkiem. Polki naprawdę osiągnęły bardzo wiele i osiągnęły bardzo wiele dzięki swojej inicjatywie, dzięki sile, którą mają, ale również dzięki standardom demokratycznym, które weszły w życie. Pokazują mi, że muszę kończyć, w związku z tym tylko krótko chciałabym zwrócić uwagę na nieprzypadkowe rzeczy, które się dzieją. Procesy, które mają na miejsce zarówno w sferze ustawodawczej, jak i w sferze polityki społecznej, nie są przypadkowe. Mają za zadanie zawrócić kijem Wisłę i przywrócić patriarchalny porządek, który odbiera kobietom znaczenie, poczucie wartości, ale również prawa. Dam tylko kilka przykładów. Minister zdrowia, który wychodzi przed kamery i proponuje zniesienie standardów okołoporodowych, mówi innymi słowy: nie musimy się liczyć z kobietami. Kobieta nie jest człowiekiem, kobieta nie jest podmiotem. Rodzenie jest zmedykalizowane. Nie należy się na to godzić. Minister zdrowia, który wychodzi przed kamery i mówi: likwidujemy oddziały geriatryczne, tak naprawdę wie, że większość kobiet starszych, większość ludzi starszych w Polsce to kobiety. Innymi słowy, pokazuje im: nie jesteście ważne, nie musimy się z wami liczyć. Minister pracy, kobieta, która wychodzi i ogłasza, że kobiety są kapitałem opiekuńczym, mówi nam innymi słowy: macie pracować za darmo, nie macie znaczenia, nie macie prawa do własnych wyborów, nie macie prawa do własnego życia. Nie można przyzwalać na taką narrację. Następna rzecz to jest... Następna rzecz bardzo ważna. To, żebyśmy nie ograniczały debaty dotyczącej praw reprodukcyjnych ludzi, która w dużej mierze, w szczególny sposób dotyczy kobiet, do kwestii aborcji. I abyśmy rozumiały, że tak naprawdę władza od 1993 roku w sposób nazwany i ustawowo określony wzięła na siebie obowiązek, aby przestrzegać prawa ludzi do tego, by podejmowali odpowiedzialne decyzje w sprawach reprodukcyjnych dotyczących ich potomstwa. Ten, kto decyduje o prawie do potomstwa i o prawach reprodukcyjnych, decyduje o człowieka życiu. W związku z tym pamiętajmy o tym, że chodzi tutaj zarówno o wiedzę, chodzi o dostęp do informacji, chodzi o dostęp do wszelkich środków współcześnie dostępnych, jeżeli chodzi o antykoncepcję. Chodzi również w ramach tego o aborcję, która ma być legalna, bezpieczna i w związku z tym być może obecna tam, gdzie potrzeba, ale rzadsza niż jest dzisiaj w wyniku tego, że władza prawa nie przestrzega. I trzeba sprawę stawiać prosto. To nie jest kwestia kobiecego ciała. To nie jest kwestia kobiecej macicy. To jest powiedzenie wyraźne, że kobiety są tymi ludźmi, którzy nie mają prawa, zdolności, podmiotowości do podejmowania trudnych, często skomplikowanych decyzji. Już naprawdę kończę. Jeszcze tylko trzy punkty. Brak prawidłowej reakcji
na akcję mitu, pozostawienie tego do tego, aby dochodziło często do nieporozumień, zamiast podjęcia prawidłowych działań przeciwdziałających przemocy na wszelkich poziomach, to jest błąd władzy i to jest błąd Ministerstwa Sprawiedliwości, które jest zobowiązane działać. Lekceważenie okazywane rodzicom i osobom z niepełnosprawnościami, którzy protestują, jest tak naprawdę również przesłaniem, ponieważ najczęściej są to kobiety, to jest wasza rola, nie macie prawa do własnego życia. Last but not least. Ostatnio zapadły dwa ważne wyroki. Jeden w Sądzie Najwyższym, który mówi, nie można różnicować pozycji ludzi, jeżeli chodzi o dostęp do usług. Ludzie bez względu na płeć, bez względu na orientację psychoseksualną, bez względu na identyfikację płciową, mają być traktowani równo. Próba zakwestionowania tego jest świadomą polityką wprowadzania dyskryminacyjnych praktyk. Dyskryminacja na jednym polu tresuje i przyzwyczaja do promowania dyskryminacji na innych polach. Bardzo ważne, żeby to pamiętać. Jeśli się godzimy dziś na dyskryminację osób ze względu na orientację psychoseksualną, jutro będziemy dyskryminowani ze względu na nasz wiek, wygląd, stan zdrowia. Nie będę mówić w takim razie o drugim wyroku, ale ten drugi, kończę, to już będzie ostatnie zdanie, ten drugi, który zapadł w ramach Trybunału Sprawiedliwości w sprawie tak zwanej Rumuna, który powiedział bardzo wyraźnie, jesteśmy członkami, członkiniami Unii Europejskiej. W ramach swojego wewnętrznego porządku możemy rzeczywiście zdecydować o tym, jak chcemy regulować prawa osób w związkach tej samej płci, ale nie możemy różnicować pozycji małżeństw bez względu na to, gdzie są zawarte i bez względu na to, jakiej są płci, również w krajach Unii Europejskiej, bez względu na ich stan prawny. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani profesor. I ja wiem, że Dorota nas zabije, ale sądząc z tego, jak tutaj uważnie słuchacie, to wydaje się, że po prostu warto może troszkę przedłużyć. My i tak staramy się maksymalnie wybrać te tematy, o których uważamy, że powinniście usłyszeć zdanie Gabinetu Cieni. Chciałam powiedzieć teraz pani minister edukacji, nauki i sportu. W tajemnicy wam powiem, że Magda wczoraj obejrzała cały mecz Hiszpania-Portugalia. Jeśli chodzi o mecz, nie miałam wyjścia, bo taki wielki ekran mi nie dało się inaczej. Stosowałyśmy przemoc. Ja tylko chciałam podkreślić, dlaczego ten mój resort łączy trzy de facto. Nie tylko z powodów oszczędności, ale to sporo oszczędności, ale z powodu przekonania, że edukacja ma charakter procesu i to procesu permanentnego, czyli ona nie powinna być dzielona na różne etapy. Natomiast ja zostałam poproszona przez panią wicepremier, żebym nie narzekała na polską szkołę, bo robimy to na co dzień, ani na deformę, ani również na fatalną reformę ministra Gowina. Studenci, którzy strajkowali, wielkie wyrazy szacunku, mieli moje wsparcie. Natomiast ja chciałam powiedzieć o czymś podstawowym jakby, chociaż jest to teza dosyć radykalna. O czymś podstawowym, co powinno charakteryzować polską szkołę. Mamy dziesięciolecie kongresu, myślę, że do źródeł warto wracać. Teza ta opiera się na takim przekonaniu, że są dosyć dwa różne światy. Świat życia prywatnego, rodzinnego i świat życia publicznego, do którego powinna przygotowywać szkoła. One są różne pod wieloma względami, ale przede wszystkim pod względem wartości. Otóż w życiu rodzinnym panują takie wartości, państwo wiedzą, gdybym zapytała się, ku jakim wartościom wychowują państwo dzieci, właśnie się odezwał jeden, to pewno byłyby to takie wartości jak miłość, troska, bezpieczeństwo. Chcemy, żeby nasze dzieci, zacznę czytać, żeby nie przedłużać, chcemy, żeby nasze dzieci były zaradne, samodzielne, by znalazły dobrą pracę, dobrego męża, żonę, by miały kolejne dzieci, by były szczęśliwe i by czerpały z życia pełnymi garściami.
Gdy nasze dzieci są złe, chronimy je przed prawem. Gdy są niesprawne, chronimy je przed życiem. Taka jest funkcja rodziny. W rodzinie reprodukują się też wzorce płci, czyli chłopcy są niebiescy, a dziewczynki są różowe. Reprodukują się również wzorce poddaństwa kobiet, a często wzorce dominacji i przemocy. Tradycyjna rodzina, ta, o której mówi na przykład rządząca władza, to jest rodzina hierarchiczna, gdzie na barkach kobiety jest właściwie wszystko, bo jak mówi nie tylko ten rząd, kobiety zawsze sobie poradzą. Rodzina rzadko kiedy uczy umiejętności koniecznych do życia społecznego, do aktywności politycznej czy autonomii etycznej. Rzadko kiedy mówi się w rodzinie o wartości praworządności, pracowitości, konieczności płacenia podatków, angażowania się w wolontariat czy wspólnoty lokalne. Rodzina nie daje kompetencji obywatelskich, dlatego potrzebna jest szkoła. Otóż w moim przekonaniu szkoła na każdym poziomie, od przedszkola, powinna rozwijać przynajmniej 7 społecznych, publicznych umiejętności. Pierwsza ma oczywiście charakter poznawczy. Szkoła przekazuje wiedzę, ale wiedzę można znaleźć również w internecie. Szkoła powinna więc uczyć selekcjonowania wiedzy, kryteriów jej ważności. Powinna uczyć umiejętności odróżniania opinii od prawdy, rzecz niesłychanie ważna w polityce. Powinna uczyć definiowania pojęć, bo większość naszych kłótni bierze się z niechlujnie używanego języka. Wreszcie powinna uczyć myślenia. Można nawet powiedzieć, że sensem istnienia każdej szkoły powinna być jej zdolność do nauczania krytycznego i samodzielnego myślenia. Po drugie, szkoła powinna dawać umiejętności społeczne, czyli uczyć współpracy, troski o innych, tolerancji. To fundamentalna wartość w społeczeństwie ludzi, którzy się nie lubią, boją się obcych albo są zastraszeni przez polityków jakimś widmowym wrogiem. Szkoła powinna uczyć troski o równe traktowanie, współodpowiedzialności. Powinna troszczyć się o to, by młodzi ludzie budowali wzajemne zaufanie, bo to jest podstawa kapitału społecznego, który w Polsce jest na dramatycznie niskim poziomie. Po trzecie, szkoła powinna wychowywać w duchu zaangażowań obywatelskich, a więc powinna uczyć artykulacji własnych przekonań, umiejętności debatowania, zabierania głosu w dyskusji. Powinna uczyć, czym jest polityka, czym są polityczne wybory i jakie są ich konsekwencje. Powinna uczyć należytego użytku z wolności i szacunku do innych, odwagi w obronie własnych przekonań. Powinna uczyć troski o równość, bo równość jest dzisiaj najważniejszym emblematem demokracji. Wolność mamy, o równość ciągle musimy się starać. Powinna też uczyć patriotyzmu, który nazywam obywatelskim, a nie patriotyzmu militarno-martyrologicznego. Ten ostatni opiera się na ciągłej, choć w istocie wątpliwej gotowości poświęcenia życia za ojczyznę. Nie ma dziś takiej potrzeby i nie trzeba jej wzbudzać. Ten obywatelski patriotyzm opiera się na małych, ale jakże ważnych cnotach. Na równości, pracowitości, praworządności, uczciwości, trosce o dobro doczesne. Po czwarte, szkoła powinna wykształcić w młodych ludziach postawy ekologiczne. Dzieci i młodzież muszą zrozumieć, że ich obowiązkiem moralnym jest zostawić dla przyszłych pokoleń ziemię, jej zasoby, rozmaitość ekosystemów, gatunków roślin, zwierząt, przynajmniej w takim samym stanie, w jaką ją zastały. Że ich obowiązkiem jest ochrona wszystkich istot zdolnych do cierpienia, bo cierpienie w przypadku zwierząt, choć niekoniecznie człowieka, jest złem ostatecznym. Młodzi powinni rozumieć, że jeśli zabijamy zwierzę, to tylko w wypadku konieczności, bo zwierzę nie jest rzeczą, nie jest produktem, nie jest zabawką. Edukacja proekologiczna powinna nas uczyć etyki samoograniczania się w korzystaniu z zasobów naturalnych i wszystkich tych produktów, które są szkodliwe dla środowiska. Po piąte, edukacja prozdrowotna. Dużo by o tym mówić, chodzi o higienę ogólną, ale przede wszystkim duchową. Młodzi nie radzą sobie ze stresem, z tempem świata,
z wymogami, jakie nakładają na nich inni. Trudno zapewne opracować jakieś lekcje z duchowości, ale zajęcia z psychologii czy filozofii powinny być w szkole obowiązkowe. Chcę jednak, by się stało zadość tradycji naszego kongresu i przypomnieć o konieczności edukacji seksualnej. To absolutny obowiązek szkoły. Rodzice tego nie potrafią albo nie chcą. Tymczasem ludzka seksualność to nie tylko trwały element kondycji ludzkiej od narodzin do śmierci, ale również przedmiot rzetelnej wiedzy. I nie rozumiem, dlaczego dziecko ma w szkole przekaz rzetelnej wiedzy z zakresu geografii czy geometrii analitycznej, a nie ma takiego w przypadku seksualności. Zwłaszcza, że ta druga wiedza bardziej się w życiu przydaje niż geografia. Od czasu, kiedy mamy GPS-y. Dodatkowo jest to wiedza niezbędna do prowadzenia szczęśliwego życia i posiadania udanych relacji, czego o geografii i geometrii powiedzieć nie można. Po szóste, szkoła powinna dawać umiejętność uczestniczenia w kulturze, cieszenia się jej zasobami, zrozumienia jej sensu, bogactwa, zmian. Kultura, zwłaszcza artystyczna, literacka, muzyczna, rozwija wyobraźnię, daje poczucie radości i zrozumienia świata. Być może trudno byłoby o dobrych nauczycieli w tym zakresie, ale przecież szkoła powinna być instytucją otwartą. Relatywnie liczba dzieci, które spędzają czas w muzeach podczas lekcji, jest znacząco większa w Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii niż w Polsce. Nasze dzieci w ramach rozwoju kompetencji pozaszkolnych najczęściej pielgrzymują do miejsc świętych lub biorą udział w licznych rekonstrukcjach historycznych, bitew. A jak Państwo wiedzą, to nie rozwija wyobraźni, a jeśli to bardzo jednostronnie i pod kontrolą instytucji pozbawionych zupełnie wyobraźni, takich jak Kościół czy IPN. I ostatnia sprawa. To jest etyka. To zupełny dramat, że mało kto uczy się etyki. Moralny dorobek ludzkości jest niedostępny młodym ludziom. Mają w szkołach religię, która ma się tak do etyki, jak geografia do geometrii, albo jeszcze dalej. Religia szkolna nie przekłada się ani na postawy moralne, ani na wiedzę o samej religii, ani zapewne na wiarę. Zmarnowanych 900 godzin. Uczy co najwyżej deklarowania pewnych wartości, a przede wszystkim uznawania za summum malum aborcji i homoseksualizmu, jakby nie było na świecie cierpienia, krzywdy, biedy, wyzysku i obojętności moralnej. Nauka etyki, tak jak ją widzę, to nauka różnych stanowisk etycznych, różnych argumentów, to nauka uzasadniania swoich moralnych postaw, jak również dochodzenia do konsensusu w sprawach spornych. Nauka etyki to też nauka myślenia o wartościach, o szczęściu, sensie życia, o dobru, o równości. Jestem głęboko przekonana, że szkoła powinna wychowywać w duchu tych 7 umiejętności. Oczywiście ludzie bardzo często nabywają ich gdzie indziej, ale pozbawieni ich stają się zamknięci na świat, oddani we władanie stereotypów i uprzedzeń, ksenofobiczni, egoistyczni, narzekający, aspołeczni, nieufni, barbarzyńscy, irracjonalni. Chciałam tylko Państwu na końcu obiecać, że jak zostanę ministrem, zmienię szkołę w duchu powyższych potrzeb. A na razie zachęcam Państwa do nabywania kompetencji, umiejętności w różnych kolejnych centrach. Sama od siebie zapraszam na modlitwę ekumeniczną. Dziękuję. Dziękuję Pani Premier. Dziękuję Panią Minister. Uciekamy ze sceny, zanim nas Dorota zabije za przewalenie czasu. Zanim zejdziecie ze sceny, drogie panie, drogie ministry i premierki, chciałabym, żebyście stanęły na środku i zapozowały do pamiątkowego zdjęcia. Ja wiem, Magda nie lubi zdjęć, ale my za to lubimy i lubimy wrzucać te zdjęcia do mediów społecznościowych, oznaczając hashtagiem hashtag 10 Kongres Kobiet. A poza tym chciałam uczestniczące w sesji panie prosić o to, by podpisały się jako pierwsze na naszej niespodziance, czyli na grafice
Marty Frey dla matek założycielek. A zatem jeszcze raz wielkie brawa. Pierwsza sesja 10. jubileuszowego Kongresu Kobiet za nami. Gabinet cieni. Pani premier, czy mogę prosić o podpisanie się na grafice i tak samo panie ministerki? Moniko, czy możesz pójść się podpisać na tamtej grafice? Dobrze. Drodzy państwo, proszę o zajęcie miejsc. Proszę o zajmowanie miejsc. Teraz przed nami sesja druga, którą poprowadzi profesor Małgorzata Fuszara, a w której będą brały udział następujące...